Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie Projekt ZUS. Uczestnicy w swoich pracach konkursowych mają za zadanie wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Na zwycięzców etapu centralnego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wyłonienie najlepszych prac przez komisje szkolne w pierwszym etapie konkursu nastąpi już 5 kwietnia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat z powodzeniem organizuje w szkołach podstawowych program edukacyjny Projekt ZUS. Jest to jedna godzina lekcyjna, podczas której młodzież dowiaduje się, jak działają ubezpieczenia społeczne, czym jest solidaryzm społeczny, dlaczego warto ubezpieczać się i na starcie kariery zawodowej zadbać o swoją emerytalną przyszłość. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą przystąpić do konkursu i wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich zadaniem jest wykonanie pracy w formie komiksu, filmu bądź plakatu, która wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne w życiu każdego człowieka. Mają na to czas tylko do 5 kwietnia. Pracę mogą wykonać w grupach od 1 do 5 osób. Konkurs składa się z 3 etapów – szkolnego, wojewódzkiego i centralnego. Najlepsze prace z etapu centralnego prezentowane są na stronie internetowej ZUS w zakładce Edukacja. Tam też można obejrzeć nagrodzone i wyróżnione projekty z poprzednich edycji. Wśród nich są też te od uczniów z naszego województwa, z zespołu szkolno-przedszkolnego w Radziłowie, który w poprzednim roku szkolnym zajął 3. miejsce w kraju w kategorii film. ZUS przygotował dla nauczycieli materiały, które pomogą zrealizować przedsięwzięcie. Nauczyciele mogą również liczyć na opiekę merytoryczną oraz szkolenie. Dla zainteresowanych koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji może przeprowadzić lekcję instruktażową. Szczegółowych informacji na temat konkursu i projektu ZUS udzieli Monika Michałowska. Telefon 502 007 903. Do projektu ZUS można przystąpić przez cały rok, niezależnie od wzięcia udziału w konkursie. Więcej o projekcie można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl Edukacja.